Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, godzina 7.17. To jest program Michał Rachon Jedziemy w telewizji Republika. Skoro czwartek, z czym rymuje się czwartek, to dobrze wie Maciej Kożuszek i wszyscy ci, którzy oglądają program codziennie. Burza, narzędziówka wczoraj i ceremonia kakao wczoraj na naszej antenie. Dziś program Michał Rachon Jedziemy, w którym jest między innymi. Jan Pietrzak, dzień dobry, mistrzu, witam bardzo serdecznie. Jędrzej Kodymowski, który przeżył wczorajszą ceremonię i nie zjarał się w tym studio. I jest z nami, a planeta płonie, proszę pamiętać. Jest z nami Maciej Gnatowski, który wrócił już z podróży po świecie i jest tam, gdzie jest zwykle o tej porze. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Patrzę na dzisiejszą, tak, gazetę wyborczą, już dzień bez gazety wyborczej, dzień stracony. Wybory samorządowe za trzy dni, informuje gazeta wyborcza, i na drugiej stronie poligon zwany Krakowem. No i okazuje się, że jeżeli pojawiają się jacyś kandydaci w tym całym archipelagu koalicji 15 października, jak oni o sobie mówią, bo chcą święto 15 października zorganizować, i on nie jest politykiem Platformy Obywatelskiej, a jakimś innym politykiem to jest bardzo niedobrze. Gazeta wyborcza pisze o nim w ten sposób. Chodzi o Łukasza Gibałę, kandydat niezależny. Gibała zbudował swoją popularność na miejskim aktywizmie pomieszanym z miejskim populizmem, proszę państwa, jest miejski populizm. Udało mu się przyciągnąć do siebie krakusów zmęczonych turystami, deweloperami, studentami, remontami, wycinkami drzew i przekonanych, że w ciągu minionych dwóch dekad Majchrowski zajmował się wyłącznie dosypywaniem cementu do betoniarek. No i generalnie cały tekst jest o tym, że po prostu ta cała koalicja powinna się spakować, zamknąć i po prostu przynieść Donaldowi Tuskowi w zębach poparcie i nie konkurować, broń Boże, no bo przecież to jest samorząd a jak Gazeta Wyborcza przekonywała nas przez ostatnich 15 czy tam 30 lat, samorząd to w ogóle nie jest żadna polityka. Jeszcze kilka różnych rzeczy w gazetach, może jeszcze będzie okazja o nich porozmawiać, ale to za chwilę. To jak to jest, słuchajcie, no... To samorząd to polityka czy nie polityka? Bo ja już w końcu nic nie rozumiem, Jan Pietrzak. Jeżeli jest populizm miejski, to jest i populizm wiejski. No W tym wypadku... Pełna nie narzędziówka. No. mamy do czynienia. No. Ale faktycznie, w, sytuacjach, że... w sytuacjach normalniejszych to nie musi być bardzo polityczny, ale w sytuacjach skrajnie nienormalnych... Prawda? Kiedy polityka dominuje o wszystkim, no, to jednak samorządy mają wielką rolę. Te wybory mogą być istotne również z powodów politycznych. Bo tutaj trwa walka, które miasta będą polskie, a które będą na prawie nie, niemieckim. To, to... No, na prawie niemieckim zostało założonych w Polsce bardzo dużo miast. Było to w no, średniowieczu. Właśnie. a prawda, w średniowieczu... Mówię o tej analogii, o tej historii. Ale, Średniowiecze ale... było bardzo niedobre. Nie można w ogóle mówić o średniowieczu. Przepraszam, to prawo nosiło nazwę miasta z NRD jednak, mimo że było bardzo dawno temu, bo nikt nie przypuszczał, że jednak będzie NRD, a jednak powstało coś takiego. A jednak, a jednak tak się okazało. <grym> tak, tak, Populistą no się... miejskim w tym gronie z całą pewnością jest Maciej Gnatowski, wujek samozło. Tak ja nawet nie wiem, czy nie fundamentalistą populizmu miejskiego. Cieszę się. Cieszę się bardzo, że dostałem taki tytuł. To, to naprawdę dla mnie wielki zaszczyt. No ale ja chciałem tylko przypomnieć, że jednak wybory samorządowe to polityka, polityka lokalna, która jest jak najbardziej ważna i kluczowa. Hardcore niedisko, poważne sprawy, i tutaj nie ma w ogóle to tamto. Dobrze, ale my tutaj żarty, proszę Państwa, ja mam tutaj dużo kwitów na stole. Nie, pokażę to część, jest tylko tak. Proszę Państwa, będziesz siedział, Jelonek. Szerzej będziecie siedzieć, albo raczej będziemy siedzieć. To komunikat, który wczoraj dotarł do naszej stacji w formie poleconego listu. Bezpośrednim jego adresatem jest redaktor Michał Jelonek. Oczywiście. Powodów, dla których jelonek powinien siedzieć jest bardzo wiele, ale w tym konkretnym wypadku chodzi o ten. Dzień dobry, panie premierze Michał Wielonek Telewizja Republika. Panie Premierze, ja mam do Pana dwa pytania. Pierwsze w odniesieniu do tego autorytetu Adama Bodnara, o którym Pan dzisiaj wspomniał. Czy ten autorytet polega na pozaprawnym działaniu w próbie odwołania, odwołania prokuratora Barskiego z pominięciem Pana Prezydenta, czy może ten autorytet polega na przywróceniu do pracy w prokuraturze prokurator Adamia, która przyczyniła się do uwięzienia białoruskiego opozycjonisty Alesia Bialackiego? No, i ja nie zademonstruję, w internecie każdy może znaleźć, to jest konferencja prasowa z 30 stycznia. Nie wyemitujemy w tej chwili odpowiedzi na pytanie Michała Jelonka, bo to pytanie sformułowane w ten sposób składało się z dwóch części. Na czym polega ten autorytet? No, i akurat w tej części, która dotyczyła właśnie tej konkretnej pani prokurator i sprawy Alasia Białackiego. W takiej długiej wypowiedzi, w której pouczał Donald Tusk telewizję Republika, co powinniśmy pokazywać, czego nie powinniśmy, że powinniśmy transmitować wystąpienia Donalda Tuska. Tam bardzo wiele różnych elementów mówiących, że w zasadzie to Donald Tusk nie chce, żeby prokurator generalny był jego podwładnym, chce zmienić konstytucję. Bardzo wiele różnych rzeczy długo mówił Donald Tusk, ale akurat na ten temat nie powiedział ani słowa zachęcam na YouTubie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów kto chce kto ma godzinkę może sobie y, całą konferencję odsłuchać mniej więcej w 36 y, minucie. Pada pytanie Michała Jelonka, ale właśnie w związku z tym konkretnym pytaniem przyszedł do nas ten wspaniały list, w wyniku którego Jelonek ma pójść siedzieć. To niesamowity dokument stanowiący po prostu prywatny akt oskarżenia przeciwko Michałowi Jelonkowi złożony przez panią prokurator Annę. Adamiak to prywatny akt oskarżenia z słynnego artykułu 212 przeciwko naszemu dziennikarzowi. Pani prokurator uznała, że zadanie tego pytania Donaldowi Tuskowi powinno skutkować zamknięciem do więzienia Michała Jelonka na okres maksymalnie jednego roku. Michał, w końcu będzie chwila odpoczynku, będzie można poczytać. Będzie można zapoznać się z lekturami, na to nie ma czasu, przespać się może trochę dłużej, wstać będzie można o godzinie szóstej, a więc trochę więcej czasu dla siebie. W przesłanych do naszego dziennikarza na adres telewizji Republika dokumentach pani prokurator Anna Adamiak podnosi argument, że nasz dziennikarz nie miał prawa zadać takiego pytania Donaldowi Tuskowi. Ponieważ pani prokurator została najpierw oskarżona o dokonanie właśnie takiego czynu, jak opisał go Michał Jelonek, później skazana w pierwszej instancji, a później prawomocnie uniewinniona od zarzucanego jej czynu. A skoro tak, to jak twierdzi w piśmie, w tym prywatnym akcie oskarżenia, którego adresatem jest Michał Jelonek, bardzo proszę. Mając na uwadze powyższe brak jest jakichkolwiek podstaw do twierdzenia, że Anna Adamiak przyczyniła się do wydania, a następnie pozbawienia wolności Alesia Białackiego. Powtórzmy raz jeszcze: Pani prokurator twierdzi, że brak jest jakichkolwiek podstaw do twierdzenia, że przyczyniła się ona do uwięzienia Alesia Białackiego. Zanim przejdziemy do dokumentów, które e, dotyczą tej sprawy, warto zaznaczyć, kim jest Aleś Białacki. To nie mniej, nie więcej tylko więziony w tej chwili przez rosyjski i białoruski reżim laureat pokojowej nagrody Nobla z roku 2022. Powtórzmy, raz jeszcze, to laureat najważniejszego światowego wyróżnienia dla ludzi walczących o wolność. Ależ Białacki znajduje się w więzieniu. Znajduje się tam między innymi ze względu na podnoszony przez reżim Putina Łukaszenki przez Federację Rosyjską zbir zarzut tu cytat unikania płacenia podatków. Tej prokuraturze tego bandyckiego państwa udało się oskarżyć o to Białackiego między innymi oskarżać w przeszłości na podstawie dokumentów, które otrzymali od polskiej prokuratury w roku 2011. Zbir, Związek Białorusi i Rosji, Federacja Rosyjska Białoruś to efektywnie dzisiaj jedno państwo. Białoruś formalnie jest państwem osobnym, ale stuprocentowo kontrolowanym przez Rosję. Rosja złożyła wówczas wniosek o to, aby przekazać na Białoruś właśnie szczegółowe informacje dotyczące pieniędzy, środków, znajdujących się na należącym do białackiego rachunku bankowym w Polsce, w jednym z polskich banków, bo taki rachunek, o takim rachunku białoruskie służby uzyskały wiedzę i złożyły wniosek o pomoc prawną do Polski po to, żeby przekazać te informacje. Jaki był związek z tą sprawą pani prokurator, która domaga się wsadzenia do więzienia redaktora Michała Jelonka? Spójrzmy do sądowych dokumentów, a konkretnie do wyroków ustalających stan faktyczny, a później oceniających rolę w tym wszystkim pani prokurator Anny Adamiak. Jak wynika z tych dokumentów, to właśnie pani prokurator osobiście przekazała wniosek władz białoruskich o ujawnienie tych informacji do prokuratury okręgowej w Warszawie, ponieważ jakość dokumentów, do których dotarliśmy, jest niezbyt dobra, nie wszystko jesteśmy w stanie Przekazać, na, naczytać, ale pokażemy w tej chwili ten dokument. Ja zacytuję to, co znajduje się w samym, w samym wyroku. Widzimy go w tej chwili przed sobą. W dniu 5 kwietnia 2011 roku Anna Adamiak przekazała pismem tu numer sygnatury do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wniosek władz białoruskich o udzielenie pomocy prawnej w sprawie dotyczącej Aleksandra Białackiego, używając, no tutaj należy zakładać, że jest to sformułowanie zwrotu, ale jest to nieczytelne, no więc tutaj to musimy sobie y, y, dopowiedzieć i sami to ocenić, ale czytelne jest to, że y, miała używać i tutaj cytat celem realizacji. No należy domniemywać, że chodzi o słowo zwrota, więc że na dokumencie znajdował się dopisek celem. Realizacji. To jest, przypomnijmy, dokument sądowy. To, co widzimy przed sobą, to dokument sądu oceniający całą tą sprawę. Powtórzmy to raz jeszcze. Pani prokurator Adamiak, która uważa, że nie można twierdzić, że miała z tą sprawą jakikolwiek związek. Pokażmy to jeszcze raz, podtrzymajmy to jeszcze przez chwilę. Bo warto to powiedzieć, że. Twierdzi, że nie miała z tym w ogóle nic wspólnego, że nie można twierdzić, że w jakikolwiek sposób przyczyniła się do uwięzienia e, Alesia Białackiego. Osobiście sporządziła pismo, w którym sąd stwierdza, że znalazło się sformułowanie o przekazaniu tych dokumentów do innej jednostki prokuratury celem realizacji takiego wniosku, realizacji, czyli przekazania tych informacji na. Białoruś. Jest to ustalenie sądu, który w pierwszej instancji uznał panią prokurator za winną zarzucanych jej czynów. Cztery miesiące później, kiedy ta sprawa stała się przedmiotem dyplomatycznego skandalu, minister spraw zagranicznych, proszę państwa, Radosław Sikorski, nawet Radosław Sikorski. Zwrócił się wówczas do ówczesnego prokuratora generalnego z żądaniem wyjaśnienia tej sprawy i wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za zrealizowanie tego e, wniosku. To również znajduje się w dokumentach, które możemy teraz Państwu pokazać. Generalny został powiadomiony przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego o przekazaniu stronie białoruskiej przez Departament Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Generalnej tak zwanych wrażliwych danych dotyczących stanu konta bankowego jednego z białoruskich opozycjonistów. Pismo zawierało również prośbę o wyjaśnienie kwestii przekazania tych danych bez konsultacji z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Zanim jednak doszło do tego skandalu, która, z którego skala była tak duża, że nawet Radosław Sikorski, będący wówczas w samym środku realizacji swojej polityki resetu, budowanego w ramach wymiany drogi Sergeju, drogi Radku z Siergiem Ławrowem i Władimirem Putinem, uznał, że sprawa jest kompromitująca. Jak wynika z dokumentów sądowych, Pani prokurator miała z tymi dokumentami do czynienia nie tylko w momencie, kiedy przekazała je do realizacji, czy kiedy umieściła dopisek celem realizacji na dokumentach przez inne jednostki prokuratury. Jak bowiem czytamy w wyroku sądu pierwszej instancji, dokumenty te wróciły do niej na biurko po to, aby z podpisami kolejnych prokuratorów ostatecznie trafić na biurka funkcjonariuszy białoruskich służb specjalnych, które użyły ich do późniejszego oskarżenia w konsekwencji zamknięcia na wiele lat Alesia Białackiego. Materiały te trafiły ponownie do prokurator Anny Adamiak. Następnie wraz ze sporządzonym przez nią pismem przedłożone zostały zastępcy dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Generalnej Annie Wiśniewskiej. Prokurator Anna Wiśniewska nie zapoznała się z treścią wniosku, jak też materiałami stanowiącymi jego wykonanie, gdyż jak zeznała nie było to możliwe ze względu na ilość spraw wpływających do departamentu, jak też zgłaszanych problemów związanych ze sprawami. Po podpisaniu przez nią pisma przewodniczącym. Niego, materiały zostały wyekspediowane w dniu 27 czerwca 2011 roku na adres Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Białoruś. To jest, jeszcze raz tu pokażmy to jest dokument sądu. Dokument sądu, który mówi o tej konkretnej pani prokurator, że po raz kolejny trafiły do niej dokumenty, że ona dokonała jakichś dopisków na tych dokumentach, zarekomendowała pewne działania, a ten, kto decyzję miał podejmować, mówi, że tyle miał spraw na głowie, tak skomplikowanych, że po prostu zostało to podpisane, wysłane. Ale nie, nie wolno mówić, że ta konkretna pani prokurator, do której te dokumenty trafiają, miała z tą sprawą cokolwiek wspólnego, bo jak się zada o to pytanie, no to wtedy trzeba jak jelonek na rok, kajdaneczki i do więzienia. Nie wolno tak mówić, niezależnie od tego, że sąd napisał to, co napisał i to, co w tej chwili przed sobą widzimy. W wyroku sąd ocenił, że działania prokurator Adamiak w tej sprawie, choć dotyczyły działań osoby prowadzącej działalność opozycyjną względem autorytarnego reżimu, były prowadzone w sposób, tu cytat, Rutynowy. I jak czytamy, ostateczne przesłanie tych danych miało wynikać nie tylko z tego, co widzieliśmy, czyli obłożenia pracą, ale ze słabej jakości tłumaczeń, na jakich opierali prokuratorzy swoje decyzje. Proszę bardzo. Jednocześnie media publiczne podały wiadomość, iż w wyniku przekazania przez Prokuraturę Generalną Republice Białorusi danych dotyczących stanu konta opozycyjnego działacza białoruskiego Aleksandra Białackiego, władze tego państwa wdrożyły przeciwko niemu postępowanie karne i pozbawiły go wolności. Sąd stwierdza to wprost, że to właśnie w wyniku tych działań media podały informację, że Aleś Białacki został pozbawiony wolności. Dodatkowo, co brzmi jak po prostu niesmaczny żart, Osoby pełniące tak wysokie funkcje w polskich organach ścigania wówczas, w wyspecjalizowanych jednostkach zajmujących się współpracą międzynarodową, takie właśnie stanowisko zajmowali ludzie, o których tutaj e, mówili, e, mówimy, sąd stwierdza, że ani ta konkretna pani prokurator, ani nikt inny z prokuratorów, przez których biurka przechodziły dokumenty, oni po prostu nie wiedzieli, z kim mają do czynienia. Kolejny fragment. Widzimy go przed sobą. Nieobjęty, nieobojętnym, a wręcz istotnym dla oceny czynu zarzucanego, obwinianej jest brak jej wiedzy dotyczącej statusu osoby, której wniosek dotyczył. Okoliczność związana z osobą Aleksandra Białackiego jako czynnego białoruskiego opozycjonisty. I pokażmy, bo niżej jest kolejny fragment tego samego, tego samego do, do, dokumentu. Nie tylko nie była znana prokurator Annie Adamiak, ale również, jak wynika z zeznań pozostałych prokuratorów mających styczność z wykonującymi czynności e, m, związane z wnioskiem strony białoruskiej. Krótko mówiąc, oni po prostu się nie orientowali, nie wiedzieli. Cały świat generalnie wiedział. Chwilę później, 10 lat później, aleś biał i otrzymuje Nagrodę Nobla, jest znaną osobą w świecie, jest znaną osobą w Polsce, ale prokuratorzy zajmujący się współpracą międzynarodową w momencie, kiedy dostają wniosek od autorytarnego państwa, w którym rządzi tamtejsze KGB, oni po prostu wysyłają, bo oni nie wiedzą, nie orientują się, są zarobieni. Na podstawie takich przesłanek, w wyniku postępowania wyjaśniającego, a później postępowania dyscyplinarnego, sąd dla prokuratorów w pierwszej instancji skazał panią prokurator, uznając kuriozalne, że czyn ten miał niską społeczną szkodliwość. Pomimo tego, że takie było orzeczenie sądu, no w zasadzie korzystne, pani prokurator jednak odwołała się od decyzji tego sądu, i w kolejnej instancji wyrok uległ zmianie. Pani prokurator Wniosła o zmianę zaskarżonego orzeczenia i uniewinnienie jej od popełnienia przypisanego deliktu dyscyplinarnego. Odwoławczy sąd dyscyplinarny dla prokuratorów przy prokuratorze generalnym zważył, co następuje. Wniesione odwołanie okazało się zasadne. Skutkowało zmianą zaskarżonego orzeczenia i uniewinnieniem obwinionej od popełnienia przypisanego deliktu dyscyplinarnego. Co ciekawe, sąd wyższej instancji, którą, pa, który panią prokurator ostatecznie uniewinnił jak czytamy, potwierdził wszystkie ustalenia dotyczące stanu faktycznego, czyli tego, jak wyglądała rola pani prokurator, jakie działania podejmowała w całym tym procesie przekazywaniu danych finansowych późniejszego laureata pokojowej nagrody Nobla w ręce rosyjsko-białoruskich służb specjalnych. Jak czytamy w uzasadnieniu wyroku. Zaraz rzucimy okiem na. Ja przeczytam go tutaj, nie możemy go wyświetlić. Wyświetlimy go za chwilę później. Przyjmując ustalenia faktyczne sądu pierwszej instancji, sąd odwoławczy dokonał odmiennej ich oceny, prowadzącej do wniosku, iż przy załatwianiu tak. przy zaistnieniu tak wielu wątpliwości należało je rozstrzygnąć na korzyść obwinionej. Krótko mówiąc. Te sądy uznały, że nie mają wystarczająco dużo dowodów, żeby stwierdzić jednoznacznie, że to pani prokurator. Popełniła delikt, jak mówi się w tym dokumencie, a więc, że można ją prawnie skazać, obarczyć prawną odpowiedzialnością, ale jednocześnie sąd, który podjął taką decyzję, stwierdził ekspresji z verbis, jak mówią, lubią mówić prawnicy, że wszystkie te ustalenia faktyczne, o których tu mówimy, miały miejsce, że pani prokurator faktycznie tworzyła te pisma, że faktycznie je dostawała, że faktycznie przekazywała je dalej, krótko mówiąc, że przyczyniła się. Swoimi działaniami, choć nie ma to wymiaru formalno-prawnego, ale faktyczny wymiar do tego, co później się stało. Ale o to nie wolno pytać pana premiera, bo jeżeli nasz dziennikarz zada takie pytanie panu premierowi, to na rok do więzienia, chciałem użyć brzydkiego słowa, ale przecież nie mogę. Z wyroku sądu. Na który powołuje się pani prokurator w tych dokumentach, które do nas wysłała, wskazując wyrok jako dowód na to, że Jelonka trzeba wsadzić za kraty, wynika coś dokładnie odwrotnego, niż twierdzi pani prokurator. Pytanie, które zadał Michał Jelonek, jest pytaniem fundamentalnym. Bo w istocie to pytanie o to, dlaczego w czasie trwającej agresji Rosji, Białorusi na Polskę dzisiaj. Przecież ta agresja ma wymiar granicy. Mówił o tym niedawno minister Kierwiński. Donald Tusk o tym mówił. Wiemy o tym od dawna. Trwa konsekwentny, trwały atak na polską granicę, fizycznie polską granicę przez państwo Białorusi i Rosja. A dodatkowo Federacja Rosyjska prowadzi agresywne działania przeciwko Ukrainie, przeciwko państwom bałtyckim. Dlaczego w czasie, kiedy takie rzeczy się dzieją, w polskiej prokuraturze. Zależnej od Donalda Tuska awansują ludzie skompromitowani oficjalną współpracą na dokumentach ze służbami reżimu, który na podstawie uzyskanych w roku 2011 wówczas przez tych samych ludzi danych wtrącił do więzienia późniejszego laureata pokojowej nagrody Nobla. Nagrody przyznanej mu właśnie za niezłomność i odwagę w walce reż z reżimem. Te niezłomność, odwagę i rozumienie sytuacji, której zabrakło jednej, drugiej, trzeciej, czwartej pani prokurator, bo w wyroku sądu jest o tym napisane, że było tak wielu ludzi, którzy w tych sprawach popełnili błędy, że nie sposób przypisać odpowiedzialności jednej pani prokurator. To reżim, z którym tak ochoczo i bezmyślnie współpracowali, oburzeni dziś, prokuratorzy, którzy chcą wsadzić do Mamra redaktora Michała Jelonka. I między innymi o tym porozmawiamy dziś w moim programie Michał Rachoń. Jedziemy. To no po prostu pewnych rzeczy nie można robić pewnych pytań nie można zadawać, bo się trafi do Mamra Jan Pietrzak. No właśnie widzimy obrazek bardzo ponury. Kiedy to Polska nie do. Nie dorównuje różnym ludziom walczącym w naszych sprawach, w sprawach ogólnoludzkich, takich jak, jak Aleś Bielawski i tutaj nasza nasza rzeczywistość urzędowa. No po prostu nie dorównuje wielkości tych ludzi. Walka o godność ludzką, o swobody. O, o demokrację, o to wszystko, o to Polacy potrafią walczyć przez lata i mają na tym, na tym koncie wielkie sukcesy. W wypadku takich osób, takich osobistości ze sfer prawnych, prokuratorów, sędziów, no tutaj została prze, przegrana przez, przez rozum, przez, przez to, 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 to jest skandaliczna sytuacja. I, i, I to wszystko, co teraz jest odbiciem tamtej sprawy, chociażby pytanie do premiera, to wszystko jest kolejny ciąg tej samej kompromitacji, jaką mamy w relacjach z tym dzielnym, bohaterskim Polakiem, Białorusinem, który walczy również za nas, za wolność naszą i waszą. Bo tacy ludzie zdarzają się z różnych stron sportu politycznego i Polacy, polskie serca zawsze były z nimi. Bo taki mamy charakter, taką mamy historię. Niestety jest tutaj no, wiele, wiele przykrych scen, i wiele jakiejś bezmyślności, a też ignorancji, bo tam na pewno było dużo ignorancji, ale zła wola również się kryje, czy jakieś podszepty agenturalne, czy jakieś nakazy administracyjne, nie wiadomo skąd, prawda. No, bardzo skomplikowana sprawa. Ale ja, ale ja się właśnie zastanawiam, na ile ona jest bardzo skomplikowana. Istnieją, czy istniały również wtedy wyspecjalizowane jednostki w prokuraturze, zajmujące się no właśnie współpracą międzynarodową. Przepraszam, to nie jest i nie była nigdy jednostka, która zajmuje się, no nie wiem, jeśli byłoby jakieś stowarzyszenie na przykład kolekcjonerów motyli. I kolekcjonerzy motyli mają swoich fanów w różnych miejscach na świecie, no i możemy sobie wyobrazić, że są jacyś tam kolekcjonerzy y, motyli, na przykład w państwach, które są państwami autorytarnymi, no i wówczas ja rozumiem, że jak ktoś się zajmuje kolekcjonowaniem motyli, no to może się nie interesować sprawami takimi, gdzie generalnie KGB rządzi y, stowarzyszeniem motyli, a gdzie nie, ale jeśli ktoś jest. Urzędnikiem ważnym prokuratury w Wydziale czy w Departamencie Współpracy Międzynarodowej, no to chyba powinien wiedzieć, gdzie ma do czynienia z normalnymi prokuratorami cywilizowanych e, krajów, a gdzie mamy do, do czynienia z, po prostu z reżimem rządzonym przez KGB. I kiedy dostaje kwity z takiego KGB, to się chyba powinien zastanowić, kogo to dotyczy, czy to jest poważna sprawa. Czy to jest może jakaś sprawa? Jeśli dowiaduje się w dodatku, że takie autorytarne państwo chce jakichś danych finansowych, które znajdują się w Polsce, to tam powinny wszystkie dzwonki alarmowe wybuchnąć. A tu się okazuje, że była cała banda, przepraszam, grupa tych yy, prokuratorów, którzy po prostu walili jak leci, podpisywali, co to za różnica, czy tam z Białorusi, czy tam, nie wiem, z jakiejś tam Danii, czy z jakiejś tam innej Norwegii, czy, czy Szwecji, co to, co to za różnica. I co my mamy zrobić z tym, panie redaktorze? My tutaj dyskutujemy. Moim zdaniem pytać to... dalej. No właśnie, no właśnie o to chodzi, bo jesteśmy czasami przed bezradni, obserw obserwując takie sytuacje. To jest bolesna sprawa dla nas wszystkich, z całą pewnością. Tylko, że rzeczy się toczą dalej i w Polsce w dalszym ciągu dzieją się rzeczy w granicach prawa. No dobra, no ale to pytajmy tak dalej. Jeśli w roku 2011, a rządziła wtedy ta sama ekipa, premierem Polski był wówczas Donald Tusk. Ja rozumiem, że wówczas prokurator generalny w wyniku decyzji Donalda Tuska nie był bezpośrednio od niego zależny i prokuratora bezpośrednio też nie. Ale ci ludzie rządzili wtedy, w roku 11 i rządzą teraz. No i podejmują takie decyzje, i teraz prokurator generalny jest bezpośrednio służbowo zależny od Donalda Tuska. Kiedy Donald Tusk otrzymuje takie pytanie, nie odpowiada na nie, a Jelonek dostaje prywatne akt oskarżenia. Jędrzej Kodymowski. No tak, tutaj myślę, że trzeba jednocześnie oczywiście walcząc o to, żeby zadawać takie pytania, żebyśmy cały czas jednak starali się żyć w kraju, w którym można powiedzieć, że jest demokratyczne i, i jest wolność słowa i można wyrażać swoje opinie na każdy temat, ale też jednocześnie zadawać pytania tym, którzy zostali wybrani, bo oni de facto nie zostali wybrani po to, żeby narzucać nam swoją wolę, tylko żeby wykonywać to, co jest w, naszej, w naszym e, rozumieniu? Tego i zatrudniamy. Najlepsze dla nas, ale wróćmy do jak gdyby, sedna sprawy, czyli do tego, e, z czym nam może się kojarzyć ta sytuacja, bo mamy do czynienia z osobą, która nie jest anonimowa, no, ale Bielacki był raul, laureatem Nagrody Nobla, czyli jest osoba, która de facto. Jest kojarzona dokładnie z walką z reżimem, bo żyje w państwie totalitarnym, gdzie jest taki, można powiedzieć, mały Stalinek, który roztacza tą swoją, tą swoją twardą ręką rządy na, na cały kraj, jednocześnie będąc zależny od, od innego dyktatora. I w tym momencie mamy do czynienia z taką sytuacją, że ten decydent, który jest e, przedstawicielem walki e, wolnego świata z tym totalitaryzmem. E, jest jest e, przekaz, jest właściwie można powiedzieć tak jak w czasach PRL-u, przez jakiegoś e, e, powiedzmy. Jednego z TV, czyli tajnych, tajnych kontaktów o jakimś tam pseudonimie, przekazywane na jego temat są informacje poufne, które służby bezpieczeństwa po prostu potrzebują po to, żeby go, żeby go albo nie wiem, albo go mieć na jego haki i nim manipulować co też znamy z naszej historii, bo przecież takich ludzi było dużo i oni później trafili i rządzili tym krajem de facto, czy tam powiedzmy wykonywali polecenia tych, którzy tak naprawdę rządzili, no to mamy do czynienia normalnym takim donosem. No donos, który idzie po to, żeby, żeby tą osobę wsadzić do więzienia i to... W, w, w tym wypadku reżim Łukaszenki mógł się powołać na to, że te informacje zostały podane przez państwo, które jest uważane za demokratyczne. No, jeden... znaczy, to jest niesamowite. Ja może, tak. to, to może warto zaznaczyć i doprecyzować. Te informacje, które dotarły na Białoruś, dotarły z polski oficjalnym, jawnym kanałem. To nie był żaden tak. donos tak. niejawny, ale my nie wiemy, skąd rosyjskie czy białoruskie służby specjalne posiadały. Wiedzę na temat tego, że należy zadać pytanie o jakiś konkretny rachunek bankowy tego konkretnego człowieka, z którym białoruski reżim walczył. I absolutnie uzasadnionym jest pytanie, czy nie posiadali tego rodzaju wiedzy, czy w roku 2011 tego rodzaju wiedzę białoruskie KGB, czy wiedzy nie miało właśnie z tego rodzaju źródeł niejawnych, jakichkolwiek innych wywiadowczych jakichkolwiek, o których mówił przed chwilą Jędrzej Kodynowski, A prokuratorzy polskiej prokuratury, jeden po drugim, jak wynika z wyroku sądu, który dotyczy tej sprawy. To są ustalenia sądu, a nie naszej redakcji. Później ja jeden to, z drugim prokuratorów. A ja wysyłamy, co pytanie, to za różnica. Jeżeli można, to jeszcze bym chciał zwrócić uwagę tutaj już jak gdyby na, na samą kwestię związaną z panem redaktorem Jelonkiem, że jeżeli... Jeżeli, znaczy jeżeli pani prokurator w drugiej instancji wyrokiem sądu została uniewinniona ze względu na to, że tyle osób było zaangażowanych w sprawę, że nie da się udowodnić bezpośrednio jej winy, to czy teraz w takim razie nie można się spodziewać tego, że sądy będą działały też w drugą stronę, że jeżeli nie będzie wystarczających dowodów na to, żeby udowodnić niewinność na przykład redaktora Jelonka i ze względu na to prewencyjnie go po prostu skazać. No. To cóż, ja może dodam jeszcze, bo Aleś Białacki jest działaczem, jest działaczem opozycji biało, białoruskiej jest białoruskim działaczem społecznym politykiem, obrońcą praw człowieka. Ja może zacytuję jeszcze, bo warto, to, to każdy sobie może spojrzeć do, do, do życiorysu Alesia Białackiego, choćby w Wikipedii znajduje się tam informacja. 24 listopada 2011 roku został skazany na 4,5 roku kolonii karnej o zaostrzonym rygorze oraz konfiskatę mienia. Wyrok został potępiony przez białoruskich polityków opozycyjnych, obrońców praw człowieka, polityków, dyplomatów państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Rady Europy, a także wielu innych instytucji, polityków, obrońców praw człowieka z całego świata. Im, ich zdaniem miał on charakter polityczny, a wina Białackiego nie została e, e, dowiedziona. No to jest rzecz e, tak wstydliwa i tak e, smutna dla państwa polskiego że doprawdy po latach kiedy pojawia się po raz kolejny no już takiej rzeczywistości w której nikt nie może mieć jakichkolwiek wątpliwości ja wiem, moim zdaniem w roku 11 w roku 9 w roku 8 kiedy Donald Tusk i jego ekipa prowadzili reset z Rosją też takich wątpliwości nie można było mieć no ale nawet jeśli uznać te bzdurne tłumaczenia no to dziś to jest rzecz oczywista. Trwa de facto hybrydowa wojna, atak na polską granicę prowadzony przez to państwo i wracają do polskich instytucji ludzie z tego rodzaju doświadczeniami. Ja wiem, uniewinnieni. Nie udowodniono im winy i odpowiedzialności karnej za te y, sprawy. Czyli w A, nagrodę. Czyli taka jest nagroda. Po prostu. No to jest tak, to jest tak. Maciej Ignatowski, Macku, twój komentarz. No to jest bardzo smutne. Nie ma się tutaj z czego śmiać, bo niedługo pewnie będzie lista e, pytań, których nie można zadawać, tematy, których nie można poruszać. I, i to, jest, no, to jest żenujące, bo po pierwsze, Polska, nawet w tym 2011 czy wcześniej, to powinna być w awangardzie tych, którzy znają sytuację na Białorusi, wiedzą, czym pachnie e, pięść Łukaszenki. No przecież on. On gnębi swój naród i to, to, to nie robi tego od kilku lat, tylko od dziesięcioleci. Dławi y, demokrację. Wielaś y, no. jest, jest przykładem właśnie człowieka, który poświęcił swoje życie na walkę z tym zbrodniczym systemem. I Łukaszenka traktuje go jako wroga. No i amunicję do rozstrzelania powiedzmy sobie w pewien sposób no doznaczyła mu polska prokuratura. To jest bardzo smutne. No, ja chciałbym, żebyśmy, no, bo ja, żebym jeszcze zrozumiał, gdyby gdzieś w Portugalii, w Hiszpanii wystąpił jakiś błąd y, dyplomatyczny, no przez przypadek ujawniono, bo jakieś informacje, no tam sobie nie zdają może sprawy na drugim końcu Europy, co się dzieje w Białorusi, tak do końca, ale my w Polsce dobrze wiemy, co tam się dzieje za naszą wschodnią granicą. No i to jest, to jest fatalne, faux pas no Ale to, aha, to jest w ogóle, słuchajcie, to jest na tak że... wielu poziomach niesamowite. Chwilę wcześniej, przecież to ile, rok wcześniej e, Ahmed Zakajew został wydany na wniosek e, na wniosek e, Rosji. Został zatrzymany w Polsce przy światłach e, kamer. Ławrow potem dzwonił do Sikorskiego, żeby mu za to e, podziękować. Wielka afera. Mija rok, dzieje się coś takiego i w tłumaczeniach i w wyroku sądów, jak rozumiem, w przesłuchaniach mamy napisane, że ci prokuratorzy oni mieli słabe jakości tłumaczenia. Nikt im nie powiedział, że ten człowiek, o którego prosi Białoruś, to jest działacz opozycyjny. Przepraszam bardzo, to prokuratura nie ma narzędzi, żeby sprawdzać takie rzeczy? Oczywiście, no że ma. No. To nie jest Nie to... bywało. I mija lat kilkanaście i ci, ludzie w glorii chwale wracają. A kiedy dziennikarz Michał Jelonek, dziennikarz Telewizji Republika Państwa Telewizji, zadaje o to pytanie, to po pierwsze, premier, który za to odpowiada, udaje, że nie wie, o co chodzi, nie odnosi się do tego w ogóle. A pani prokurator wysyła chwilę później prywatny akt oskarżenia i mówi Jelonek, za kraty na rok, a my za chwilę wracamy.